Na lipcowym posiedzeniu Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych w 2015 roku do konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Wniosek gminy Nowa Ruda został wysoko oceniony, bo aż na 10. miejscu spośród 108 zgłoszonych projektów i wybrany do dofinansowania. Rewitalizacja Woliborza to plany na najbliższe 4 lata. Zaczynamy od siłowni plenerowej, która ma powstać na prawnym placu zabaw. Dotacja w wysokości 25 tysięcy złotych stanowić będzie 50% wartości przedsięwzięcia. W ramach inwestycji na powierzchni poliuretanowej powstanie 8-stanowiskowa siłownia plenerowa. Zakupione zostaną również ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostanie zrealizowane do końca października bieżącego roku. Nie jest to jednak jedyne przedsięwzięcie, które zamierza zrealizować gmina Nowa Ruda we wsi Woliborz. Nowe władze planują bowiem otworzyć część infrastruktury społecznej, zlikwidowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym roku ponownie zostanie uruchomiona szkoła podstawowa, której organem prowadzącym będzie Fundacja Edukacyjna Fala z Wrocławia. To jest inicjatywa przede wszystkim radnego i mieszkańców. Ta szkoła była tu potrzebna, ponieważ była zamknięta przy ilości niemal setki dzieci. Chodziły dzieci z Przygórza, bardzo pobliskiej wsi, z Dzikowca dojeżdżały. No w tym momencie w Dzikowcu jest szkoła społeczna, więc nie chcemy tych dzieci na siłę wyciągać. Ale w Woliborzu jest dużo dzieciaków, dużo jest małych dzieci w przedszkolu. Fundacja Fala przeprowadziła taką analizę, gdzie stwierdzili, że ta szkoła ma sens, ma rację bytu. Na parterze budynku szkolnego zostanie reaktywowana biblioteka publiczna, która również została zamknięta. Planujemy tam otworzenie świetlicy, w której mieszkańcy będą się mogli spotykać popołudniami. Będzie miejsce dla seniorów, miejsce dla młodzieży, powstanie świetlica taka socjoterapeutyczna z programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto jeszcze w tym roku gmina zamierza postarać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wymianie starej sieci wodociągowej. Z kolei w przyszłym roku przygotowane zostaną projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, w tym przedszkola publicznego, szkoły, ośrodka zdrowia oraz świetlicy wiejskiej. Realizacja tych przedsięwzięć sprawi, że znacznie poprawi się komfort życia mieszkańców Woliborza, a także estetyka przestrzeni publicznej wsi. To nie koniec dobrych informacji, o których opowiadała nam pani wójt. Bowiem władze gminy prowadzą bardzo zaawansowane rozmowy z dużą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która na terenie Woliborza planuje zrealizować inwestycję szacowaną na około 5 do 6 milionów złotych. Będzie to farma solarna zlokalizowana na gminnych gruntach o powierzchni około 5 hektarów. Warto dodać, że wiosną 2015 roku w Woliborzu uruchomiona została Akademia Piłkarska Śląska Wrocław, która jest ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców wsi, w tym także dziewczynki. Kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę ze Śląskiem Wrocław. Jest ogromne zainteresowanie ze strony dzieci. Treningi odbywają się systematycznie, dzieci chętnie chodzą, są już ubrane w stroje WKS Śląska. Można zatem stwierdzić, że władze gminy kompleksowo realizują proces rewitalizacji wsi Woliborz, co w przyszłości powinno spowodować znaczne jej ożywienie.